Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w kolejnym 69. już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem kilka słów na temat mobilności i tego, z których miejsc w Polsce lub na świecie Polacy chcą pracować. Do niedawna miałem poczucie, że Polacy to jest bardzo mało mobilny naród i jeżeli już się przeprowadzą do jakiegoś miasta, na przykład w trakcie studiów, to już w tym mieście zostają na stałe i zmiana miejsca pracy i miejsca życia jest dla nich bardzo trudną decyzją. Natomiast przez ostatnie 4 miesiące, jak zaczęła się ta polska część pandemii i gdy zostaliśmy dosyć przymusowo odesłani na pracę zdalną, to nagle się okazało, że wielu moich znajomych albo podjęło taki krok związany z przeprowadzeniem się, albo ten krok bardzo poważnie zaczynają rozważać. Jeden z moich znajomych na samym początku pandemii przeprowadził się na Dolny Śląsk i swoją firmą, która ma siedzibę zarówno w Warszawie, jak i w Gdańsku, zarządza zdalnie i nie widać po jego zdjęciach na Instagramie, żeby mu to za bardzo przeszkadzało. Drugi z moich znajomych w trakcie rozmowy ostatnio na temat tego, jakie są jego plany życiowe na najbliższe miesiące, powiedział, że jego celem od przyszłego roku jest tak poukładanie procesów w firmie, żeby w te miesiące, które są słabsze pogodowo w Polsce, czyli na przykład niech będzie styczeń albo luty, żeby mógł spokojnie sobie pracować z Wysp Kanaryjskich. Także on rozważa przeprowadzkę na Wyspy Kanaryjskie, na pewno na 2 miesiące, jeżeli chodzi o przynajmniej początkowe jego plany. Inna z moich koleżanek, która mieszka nad morzem, czyli jest to osoba, która nie powinna narzekać na nieatrakcyjność miejsca, w którym mieszka, również doszła do wniosku, że lepszy jest klimat bardziej słoneczny i w związku z tym także rozgląda się za tym, aby przeprowadzić się w rejon Wysp Kanaryjskich. Kolejna z moich koleżanek zastanawia się nad tym, czy nie przeprowadzić się do Portugalii. Będzie to właśnie związane z możliwością prowadzenia firmy zdalnie i powiedziała, że najwyżej raz w miesiącu na podpisanie jakichś dokumentów, które będą potrzebne na przykład do Urzędu Skarbowego, to będzie przyjeżdżała właśnie do Polski raz w miesiącu na 1 albo 2 dni. Ja z kolei ze swojego domu pod Warszawą przeprowadziłem się na początku maja, czyli po 2 miesiącach pandemii. Przeprowadziłem się z powrotem do Kielc na jakiś czas, tak żeby pomieszkać razem z rodzicami i pomóc im w życiu codziennym tutaj w związku z pandemią. Także można dostrzec, że pandemia i koronawirus i to odosobnienie i możliwość pracy zdalnej spowodowała, że mobilność ludzi wzrosła. Przynajmniej to są moje odczucia, jeżeli chodzi o rozmowy z moimi znajomymi. A jak jest w Waszym wypadku? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia jutro. Na razie.